Witam. W dzisiejszym filmiku chciałam Wam pokazać, w jaki sposób, prosty sposób można posadzić rośliny tarasowe, żeby nie były uszkodzone, i to jest bardzo prosty sposób. A chciałam Wam pokazać, jak posadzić właśnie taką begonię dragon i taki mały wilczomlecz. Czyli najpierw rośliny muszą być namoczone i najlepiej nie podlane, tylko właśnie w takiej jakiejś wanience w wiaderku namoczone. Takie namoczone rośliny wyjmujemy i teraz mam przygotowaną ziemię w doniczce. Jest to ziemia wymieszana z hydrokompleksem i troszkę jest tutaj granulowanego obornika. Czyli wypełniamy donicę w ten sposób, żeby całość była wypełniona, i tyle zostawiamy. I teraz wyjmujemy roślinę z donicy. Ponieważ rośliny są pięknie przekorzenione, czyli one w całości bardzo ładnie wychodzą. W takiej dużej donicy powinny być 2-3 sadzonki, żeby ta donica po prostu ładny efekt był, żeby one były takie kipiące dosłownie z tej donicy. I teraz mamy te doniczki i prawda, żeby nie uszkadzać korzeni rośliny, nie połamać, może nie tak korzeni, jak nie połamać rośliny, wypełniamy wolne przestrzenie, wypełniamy ziemią. Muszę jednak je wyjąć, bo one mi przeszkadzają. Zawsze lepiej położyć roślinę, żeby nie przewróciła się, i w ten sposób wypełnioną donicę. Tutaj jeszcze te przestrzenie sobie ugniatamy lekko. I tak jak mówię, ziemia z hydrokompleksem, ponieważ begonia jest taką żarłoczną rośliną, dlatego że ona ma duży przyrost masy zielonej w sezonie, także ona musi być dobrze dokarmiana. I wtedy wyjmujemy donicę, doniczki, i mamy już przestrzeń, w którą będziemy wsadzać begonię. I teraz warto jest zastanowić się, właśnie obejrzeć roślinę, jak ona rośnie, bo zawsze roślina z jednej strony ładniej wygląda, czyli ładniejszą stroną do widza. Możemy też ją lekko pochylić i tylko wciskamy. Wystarczy wcisnąć. I w ten sam sposób kolejna. I tutaj nie ma obawy o przycisnąć do ziemi, o wyłamanie pędów, połamanie rośliny, bo ciągłe dosypywanie ziemi też jest. Jeśli coś tu brakuje, to już wtedy tylko leciutko tutaj dosypać. I w ten sposób mamy, żeby ziemia ładnie weszła w te wolne przestrzenie, i mamy już posadzoną begonię bez ingerencji w rośliny. Ja tutaj teraz mam dwa pojemniki. To mamy begonię. Natomiast tutaj mamy drugą roślinkę, też wilczomlecz. Czyli tak bierzemy ten mały wilczomlecz. I robimy w ten sam sposób. Wyjmujemy roślinę z doniczki. Tutaj jak są jakieś chwasty, to trzeba to, a szczególnie ten szczawik jest taki agresywny. Wyjmujemy. Wcześniej się mączyły kilka minut.
I ta sama sytuacja. Wkładamy doniczki i obsypujemy ziemią. Zostawiamy też trochę takiego wolnego rantu przy górze doniczki, dlatego że żeby można było łatwo podlać, żeby nie wylewała się woda z doniczki, czyli lepiej głębiej posadzić rośliny i ugniatamy. O. I w ten sposób wszystkie rośliny, obracając doniczkę, wyjmujemy. O. I wkładamy wilczą mlecz. O! On jest kruchy. Tutaj jeszcze ten szczawik jest. Później to będzie trudno usunąć. I mamy. Troszkę ziemi zostało. Można ją dosypać. Nie ma potrzeby wyjmowania, wkładania, przesypywania tych, przekładania roślin. I tak, i lekko palcami dociskamy do ziemi. I mamy też już roślinkę. Teraz jeszcze chciałam Wam pokazać moje sobie ręce. Mam takie. Do sadzenia można też dodawać różne nawozy, może być substral, a ponieważ jest to begonia, zresztą i ten wilczomle, wszystkie generalnie rośliny tarasowe mają krótki okres wegetacji u nas, dlatego warto po prostu je zasilać, żeby ładnie i szybko rosły. Stosuję też ten insol do roślin kwitnących. On tutaj ma skład azot, fosfor, potas, ale też ma bor, miedź, żelazo, mangan. Miedź, żelazo, mangan, cynk są w formie schelatyzowanej, czyli najbardziej przyswajane przez roślin. Także polecam, również firma Substral też produkuje takie płynne nawozy do kwiatów, też jest bardzo dobre. Ważne, żeby to były te pierwiastki, mikropierwiastki schelatowane. Ja tutaj mam takie pojemniki właśnie na te, na begonie i wilczomlecz. Jest to takie pojemniki z brzozy. One już kilkanaście lat mi służą i warto właśnie co roku umyć wiosną i takim lakierem bezbarwnym sproju po prostu odświeżamy, czyli sobie pryskamy. Tutaj szybciutko to pokrywamy takim lakierem i wtedy jest tak świeżutko, wygląda ładnie, nadaje ten lakier takiej świeżości. I w ten sposób całość do opryskania, prawda? I wtedy dopiero jedna, jak i druga donica od razu wychodzi bardzo ładny, prawda, kolor. Odświeżona. I wtedy można już, później to całość zrobię tutaj troszkę. Nie chcę, żeby na rośliny to leciało, także na trawniku to zrobię, ale właśnie w ten sposób przygotowana begonia w takiej donicy już będzie, a tak samo wilczomlecz w tej, na tarasie będzie bardzo ładnie wyglądać. Tak robię to właściwie co roku, jeszcze to mi się nie znudziło i oczekuję takiego efektu, że tu wszystko bardzo ładnie tak wykipi z tego brzozowego kielicha. Także mam nadzieję, że Wam podpowiedziałam fajny sposób sadzenia roślin tarasowych. Także polecam. Do widzenia i do zobaczenia.